Wow, słuchajcie, normalnie dziwna sprawa, bo 3 tygodnie siedziałem w domu, naprawdę, fizycznie 3 tygodnie siedziałem w domu i teraz jestem w samochodzie, jadę, normalnie życie chyba wraca do normy, no mam taką nadzieję. Jadę na Rybki, po 3-tygodniowej kwarantannie siedzenia w domu nawet nie jeździłem samochodem. Siedzenie w samochodzie jest, uwierzcie mi, czymś mało naturalnym w tym momencie. No ale jedziemy. Chyba mam wielkie szczęście, takie piękne okoliczności przyrody. I to w ten dzień, kiedy można właśnie wyjechać na te Rybki. Aj, piszcie co chcecie w komentarzach, ja jestem podjarany dzisiaj jak gwizdek. Ciekawe, jak długo przyjdzie nam żyć w tych dziwnych czasach z jakimiś maseczkami, innymi tego typu rzeczami. Mam coś takiego. A, no i co zrobić? Jak trzeba będzie, to będę tak chodził. Ale póki co, to podjechał jakiś pan, ale tak ogólnie tutaj nikogo nie ma, więc myślę, że byłoby się i bez maseczki. Zawsze jak jestem tutaj, czy to przy wypadzie na Rybki, czy z rodzinką, no słuchajcie, jest to takie przyjemne doświadczenie obcowania z tą naturą. Tyle drzew, no i piękne korzenie, piękna ta przyroda nasza, polska. Nie ma co jeździć za granicę, słuchajcie, żeby tylko więcej rybek było w tym morzu, nie? Właśnie przed chwilą minęła mnie pani z dzieckiem, też w maseczkach. No ja też, tak jak widzicie, mam taką maseczkę. Nie wiem, na ile to pomaga, na ile to szkodzi. Nie mi to oceniać, niemniej jednak. Zobaczcie, jakie wypłycenie jest tutaj w Rozewiu. Zobaczmy to z drona. Wymieniłem bateryjkę w GoPro, która, uwierzcie mi, zawiesza się na potęgę. GoPro 7, no nie powiem, że nie polecam, bo naprawdę obrazek z niej jest fajny. Zobaczcie, zresztą sami, piękna sprawa, kto wie, czy nawet nie lepszy niż GH5, na pewno bardzo taki szeroki kąt, no to się bardzo, ale to bardzo rzuca w oczy. No niemniej jednak nie o tym chcieliśmy porozmawiać, a o nabytku moim nowym, czyli Inazuma Pro. Czasy, trzeba chodzić w maseczkach. Jestem dzisiaj na przylądku Rozewie, nie ma żywej duszy. Przed chwilą śmignęła mi jakaś kobieta z dzieckiem. Naprawdę chyba wszyscy polecieli, nie wiem gdzie, chyba do tych lasów i parków, no, o których, no, ja mówiłem wcześniej, sorry jeszcze raz, za wprowadzenie w błąd. No, nie wiedziałem, że to będzie, że to się skończy aż tak fajnie. Zobaczcie, przepiękna sytuacja, jestem nad wodą. Zaraz zrobię dla Was live'a, a dzisiaj chcę porównać dwie wędki, zobaczyć jak Inazuma Pro od Mikado gnie się przy takich większych bodziasach. Z takim małym, takim domysłem gdzieś z tyłu, czy ona by się nadała na morskie trocie. A robię dzisiaj ten odcinek dlatego, ponieważ to Wy w debacie zasugerowaliście właśnie taką krótką wędkę do połowu morskich troci.
Zobaczcie, właśnie w coś przywaliłem przynętą. Musiałem ją odblokować siłowo. I takie coś. Co to było? Kamień jakiś. Jeżeli byście potrzebowali wędziska na sandacze, czy to portowe, czy takie miejskie, jak najbardziej Inazuma Pro jest dobrym rozwiązaniem. Do niej mamy kołowrotek Noctis 3000. Słuchajcie, on daje radę, aczkolwiek musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli byście chcieli cyklicznie łowić te sandacze, to jest duże prawdopodobieństwo, że go zajedziecie. To jest jeden z moich najlżejszych kołowrotków, no i nie polecałbym go na przykład do połowu Belon, czy nawet do połowu Troci. Nie wiem, czy on by podołał na dłuższą metę, z tego względu, że naprawdę jest zrobiony z jednej strony bardzo precyzyjnie, ale z drugiej strony czuć, że jest bardzo delikatny. I teraz, o ile możemy go polecić do miejskich łowów, gdzieś, gdzie od czasu do czasu trafi się nam jakiś większy szczupak, to śmiało możemy go używać, w mojej ocenie. Jeżeli chcemy go używać nad morzem, do połowu Belon, do połowu Troci, ale takiego połowu no, cyklicznego, nie od czasu do czasu, to raczej bym go nie używał, z tego względu, że po pierwsze jest to model 3000 z tej serii największy, ale mimo wszystko nie jest on taki szybki, no bo to są tylko 3000. Ja na przykład do połowu Troci z brzegu używam 4000, więc no i to jest trochę mało, więc te 3000 to nakręcimy się troszeczkę, tym bardziej, że no przy połowie Troci ja staram się jak najdalej posyłać tą przynętę i zczesywać jak największą partię wody, no i tam no niestety troszeczkę się nakręcimy. Można by rzec, że wrócę dzisiaj do domu na tarczy, ale słuchajcie, te piękne okoliczności przyrody, to jest to. To jest to, no przez cały czas jak tutaj byłem, to byłem sam, choć przed chwilą przyszło dwóch wędkarzy, jeden od strony Jastrzębiej Góry, drugi tutaj od strony Rozewia, no i tutaj próbują swojego szczęścia. Ja natomiast już znikam, no i spodziewajcie się na pewno w sobotę jakiegoś fajnego filmu.